mamy 50 minut. Się sprawdzić między innymi ludźmi, jako że OTWS jest ogólnopolski. Jest to całkiem ciekawa alternatywa i ciekawy sposób, żeby sprawdzić się z innymi, a zawsze też można pozwiedzać targi przy okazji. Myślałem, że jestem dobry w tym, co robię. Chciałem spróbować swoich sił. Zobaczycie, że te pytania być może są dla Was niektóre łatwe, niektóre trudne, niektóre bardzo zaskakujące, tak jak w życiu. Trzeba się w tym życiu później sprawdzać. Niektóre pytania były, można powiedzieć, banalne, z którymi spotykam się na co dzień, a niektóre no pierwszy raz, szczerze powiem, że się spotkałem. Ale mam nadzieję, że poszło ok. Bardzo pocieszające jest to, że poziom turnieju z roku na rok wzrasta. Wiedza młodych uczniów, tych wszystkich młodych ludzi, uczniów jest naprawdę imponująca. Mieliśmy kilka pytań, które były skonstruowane przez naszych sponsorów. Jedna z firm produkująca automatyczne i zautomatyzowane skrzynie biegów do samochodów naprawdę kilka ciekawych pytań wstawiła. No i tam rzeczywiście już sam się zdziwiłem, że młodzież radzi sobie w bardzo dobry sposób z tego typu pytaniami. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to ta ilość chętnych do uczestniczenia w turnieju systematycznie wzrasta. W tym roku no, ilość ta wyniosła 255 uczestników. Mają uczniowie kontakt z szerszą motoryzacją, co nie każda szkoła zapewnia. Każda rywalizacja uczy czegoś i powoduje, że młodzież chętnie sięga po podręczniki i w jakiś tam sposób tą swoją wiedzę próbuje no, poszerzać. To jest naprawdę bardzo fajna impreza, dlatego że przede wszystkim to jest pokazywanie, że inwestowanie w wiedzę przynosi mega korzyści. Ten turniej pokazuje raz, że ten poziom jest duży szkół, dwa, daje możliwość poznawania nowoczesnej motoryzacji na żywo, dlatego że jesteśmy w Poznaniu na targach i to jest serce motoryzacyjne kraju. Największą wartością tak naprawdę jest wartość edukacji, bo ci młodzi ludzie inwestują w siebie, rozumieją to. A turniej pokazuje, że ta młodzież z tych szkół jest bardzo dobrym, wykwalifikowanym zapleczem dla przyszłych pracodawców, co jest też nie bez znaczenia, bo tych pracodawców tutaj na miejscu mamy. Motywujemy młodzież do tego, żeby zdobywała jak najwięcej wiedzy. Powodujemy, że młodzież stara się czytać prasę motoryzacyjną, przeglądać wiedzę w internecie, oglądać programy motoryzacyjne. Myślę, że fajnym, że to jest fajna możliwość napisania w swoim CV. Zajęłem drugie, trzecie, piąte, a może pierwsze miejsce. Dzisiaj pracodawca szuka ludzi z inicjatywą, szuka ludzi, którzy coś daje więcej niż minimum. Dostaniecie zadania na tych stanowiskach, na których żeście zaczęli. A żebyśmy mogli sprawiedliwie Was tutaj ocenić. Zadaniem polega na tym, przeczytaj sobie instrukcję, polega na tym, żeby z czujnika oryginalnego, czyli jakby OM-owego, skopiować dane i trzeba je przenieść na czujnik zamienny. Czy miałeś kiedyś do czynienia z TPMS-em? Wiesz, co to jest? Nie. Z drugiej strony będziesz miał ten model auta.
Chodzi o to, że jak będziesz robił powoli i dokładnie, to na pewno zrobisz szybciej niż jeżeli byś chciał zrobić szybko i popełnisz błąd i trzeba będzie się gdzieś cofnąć. Mówię, czerka jest dwubiegunowa. Z jednego biegunu idzie na jedną świecę, z drugiego bieguna na drugą świecę idzie, tak? I druga czerka dwubiegunowa tak samo. Z jednego biegunu idzie na jeden świecę i drugi biegun na drugiej świecę. Na które cylindry idzie z jednej sekcji, a na które idzie z drugiej sekcji? Z jednej sekcji idzie na cylinder pierwszy i czwarty. Tak. I z drugiej sekcji idzie na drugi i trzeci. Dobrze. To jest mostek prostowniczy. W związku z tym powinna być taka minimalna wiedza na temat zorientowania się, czy te zespoły diod, które tutaj są w tym mostku, uda się nam zweryfikować za pomocą takiego przyrządu uniwersalnego. Zadaniem jest sprawdzenie czujnika ciśnienia bezwzględnego. Wiesz, co to jest? Tak, to ja. To jest czujnik, który jest czujnikiem obciążenia silnika i jest bardzo ważnym czujnikiem z punktu widzenia poprawnej pracy silnika benzynowego. Udział w turnieju po to, żeby sprawdzić swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne, które zdobywałem w czasie szkoły. Zadania były dosyć łatwe, ale to tylko dlatego, że się do nich dobrze przygotowałem.